Dzień dobry. Drodzy Państwo, tak jak zapowiadałem, chciałem teraz pokazać dwa ciekawe produkty, które przywiozłem ze sobą dzisiaj do studia. Zacznę od smartfona. Jest to smartfon marki Sony. Firma Sony nie jest ostatnio zbyt popularnym producentem smartfonów. Raczej mówi się dużo więcej na temat takich smartfonów jak Samsung czy na przykład Huawei, ale akurat o Sony mówi się dość niewiele. Tymczasem firma Sony cały czas produkuje bardzo zaawansowane smartfony i to urządzenie, które trzymam w rękach, to jest najwyższy, najdroższy model w ofercie Sony. Smartfon, który teraz trzymam w dłoniach, nazywa się Sony Xperia 1 Mark II. Na pudełku jest to zapisane w postaci takiej, że jest jedynka arabska i dwójka rzymska, a to nazewnictwo Mark II zapożyczone zostało po prostu ze sprzętu fotograficznego, więc poprawna wymowa, czy poprawne nazewnictwo tego urządzenia to Sony Xperia 1 Mark II. To jest urządzenie, które ma absolutnie topowe komponenty. Tu w środku jest procesor Snapdragon 865, czyli najmocniejszy, najszybszy procesor Snapdragona, jaki w tej chwili jest dostępny w sprzedaży. Jest 8 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci na dane. Oczywiście ten smartfon obsługuje również technologię 5G, czyli wszystkie tutaj parametry są absolutnie topowe, ale to, co jest najciekawsze w tym urządzeniu, to ekran. I tak jak tutaj właśnie prezentuję w tej chwili do kamery, ekran ma bardzo nietypowe proporcje. To są proporcje 21:9. Ekran ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość 4K. To też jest bardzo ciekawe i bardzo charakterystyczne dla Sony, że Sony stosuje w swoich topowych smartfonach ekrany o rozdzielczości 4K. To jest dokładnie 3840x1644 piksele. I ta proporcja 21:9 o tyle właśnie jest nietypowa w przypadku smartfonów, że większość takich popularnych smartfonów, nawet tych nowoczesnych, ma ekrany o proporcjach 18:9, 18,5:9, czyli te ekrany są bardziej szerokie niż wyższe. To, że akurat ten ekran właśnie ma takie proporcje, powoduje przede wszystkim to, że ten telefon bardzo dobrze leży w dłoni. On jest wąski, jest długi, czyli nawet jeżeli mamy drobniejsze dłonie, dużo nam się wygodniej go trzyma. W ogóle też jest taki miły w dotyku, ponieważ z przodu jest pokryty szkłem, z tyłu także mamy szkło. Ramka jest metalowa, jest taka przyjemnie chłodna w dotyku. Cały czas jest tutaj gniazdo mini jack do słuchawek, czyli jest to takie gniazdo, które już coraz rzadziej dzisiaj spotykamy w telefonach. Natomiast to, co w przypadku tego ekranu jest właśnie najistotniejsze, to, że mamy ten ekran właśnie taki długi, jest to, że ten ekran po prostu daje nam dużo większą powierzchnię roboczą niż w przypadku tych tradycyjnych smartfonów z szerszymi ekranami. Przykładowo, jeżeli otwieramy stronę, na przykład ja tutaj wyświetlę IT Business, czyli mój portal, i na tym moim portalu w tej chwili na ekranie głównym widać najnowszy artykuł i widać kawałek długiego artykułu. Gdybym wziął teraz normalny smartfon, na przykład Samsunga Note 10, którego używam na co dzień, to na tym Samsungu ekran obcina się mniej więcej w tym miejscu, czyli nie widać tego drugiego artykułu, czyli przez to, że ten ekran jest dłuższy, dużo więcej się na tym ekranie mieści. Ponadto mamy tutaj bardzo wygodny tryb pracy z wieloma aplikacjami. Mamy ikonkę, którą odpalamy i wybieramy w tej chwili, jaką aplikację chcielibyśmy uruchomić w górnej części ekranu. Dajmy na to, ja uruchomię YouTube'a w górnej części ekranu, w dolnej części ekranu Chroma. I w tej chwili mam podzielony teraz ekran na te dwie połówki. Taka funkcjonalność też jest dostępna w wielu innych smartfonach, czyli podzielenie właśnie ekranu na kilka połówek, ale przez to, że ten ekran jest długi i wąski, jeżeli ja teraz w dolnym ekranie, tutaj na przykład przesunę sobie tego YouTube'a troszkę wyżej, jeżeli w dolnym ekranie w wyszukiwarce zacznę coś pisać, pojawia mi się klawiatura na ekranie, nadal widzę klawiaturę, nadal widzę drugą stronę i nadal widzę ekran tego YouTube'a, tutaj jakiś filmik sobie może lecieć w tym pierwszym okienku, czyli tak naprawdę mam nie dwa, a trzy okienka na ekranie łącznie z tą klawiaturą, czyli mamy dużo większą powierzchnię pracy, chociaż przegląda tego ekranu jest 6,5 cala, czyli mniejsza niż w tych dużych smartfonach, które mają ekrany na poziomie 6,8 cala. Ten smartfon ma również bardzo ciekawą funkcję takiego sensora bocznego. Ten sensor boczny tak naprawdę jest umieszczony w ekranie, czyli wystarczy, że tutaj... działa. Trzeba się oczywiście nauczyć, jak dokładnie używać tego sensora bocznego, ale po puknięciu palcem w krawędź pojawiają się jakieś aplikacje, które możemy w szybki sposób uruchomić. To, co jest bardzo charakterystyczne właśnie w tym smartfonie, to to, że on zapożycza bardzo wiele funkcji z urządzeń profesjonalnych, z aparatów cyfrowych Sony Alpha albo z kamer Sign Alta. Mamy aplikacje dedykowane do aparatów. Oczywiście telefon ma trzy aparaty. Jest to aparat szerokokątny, standardowy i teleobiektyw. I do zarządzania tymi aplikacjami mamy trzy profesjonalne aplikacje, Cinema Pro i Photo Pro. I te aplikacje mają bardzo dużo takich funkcji do zarządzania zdjęciami, które
które są znane z profesjonalnego sprzętu, czyli użytkownicy, którzy na co dzień pracują z profesjonalnym sprzętem typu właśnie aparaty Sony Alpha, będą bardzo, bardzo dobrze się czuli tutaj z tymi funkcjami, ponieważ mają tutaj pełną kontrolę nad ekspozycją zdjęć. Mogą tutaj regulować przysłonę, migawkę, ostrość, parametry oczywiście balansu bieli. Zdjęcia są zapisywane oczywiście w formacie RAW, czyli wszystkie takie funkcje znane z profesjonalnych aparatów są dostępne w tym telefonie. Podobnie w przypadku kamery. Oczywiście jest to kwestia dyskusyjna, czy użytkownicy będą stosować smartfona do profesjonalnego nagrywania filmów, tutaj właśnie odpalam aplikację do kamery. Też tutaj wszystkie te funkcje są takie znane z profesjonalnych kamer, więc można tutaj w bardzo profesjonalny sposób nagrywać wideo czy robić zdjęcia. Czy użytkownicy będą stosować tych funkcji do nagrywania profesjonalnych materiałów, czy będą woleli jednak użyć tradycyjnej kamery czy aparatu, jest to oczywiście kwestia dyskusyjna, ale jeżeli ktoś już używa takiej profesjonalnej kamery albo aparatu Sony, to po zakupie takiego urządzenia będzie się czuł jak w domu. Wadą tego smartfona jest oczywiście cena, która wynosi, uwaga, 4900 zł, więc jest to bardzo dużo. Zobaczymy, jak wiele użytkowników będzie w stanie się skusić na tego smartfona Sony 1 Mark II. Kolejne urządzenie, które chciałem zaprezentować, to monitor biznesowy. Monitor Philips model 346B, który stoi za moimi plecami. Jest to urządzenie o przekątnej 34 cala. Ten ekran jest zakrzywiony i to, co jest bardzo ciekawe w przypadku tego ekranu, jest to, że ma bardzo panoramiczne proporcje. Proporcje tego ekranu to jest 21 do 9, nawet ponad 21, jakieś 21,5 do 9. Rozdzielczość ekranu to 3440 na 1440 pikseli. I to, co tutaj zademonstrowałem, to to, że pokazałem pokazałem trzy okna na tym ekranie jednocześnie wyświetlone. Mamy tutaj okienko przeglądarki, gdzie jest strona nasza Biznes24, mamy stronę IT Business i mamy jakiegoś Twittera. W podobny sposób możemy wyświetlić na przykład trzy okna Worda, prawie że pełnowymiarowe kartki A4 Worda, które możemy wyświetlić jednocześnie. Szkoda, że Windows nie ma takiego skrótu klawiszowego, który pozwoliłby automatycznie umieścić trzy okna na ekranie. Takim skrótem, o którym pewnie nie każdy wie w przypadku Windowsów, jest to, że można podzielić sobie ekran na dwie części przez skrót klawiszowy Windows strzałka w lewo, który powoduje przesunięcie aktywnego okna, doklejenie go do lewej krawędzi ekranu i po czym system się pyta, które z pozostałych okien ma wypełnić pozostałą część ekranu. Więc radzę wypróbować taki skrót Windows strzałka w lewo i wypełniamy sobie właśnie ten ekran, czy dzielimy sobie ten ekran na dwie części. Szkoda, że nie da się podzielić na trzy części, bo akurat w przypadku tego monitora aż się prosi, żeby ten ekran podzielić na trzy części. Czyli ta komfort pracy na tym ekranie jest zbliżony do tego, jakbyśmy mieli tak naprawdę dwa ekrany obok siebie, bo zamiast dwóch ekranów obok siebie szerokich, mamy jeden szeroki ekran. Przez to, że on jest zakrzywiony, to po bokach kolory w tym ekranie się nie zmieniają. One są cały czas bardzo dobrej jakości. I jedna bardzo ciekawa informacja w przypadku konkretnie tego modelu. Mianowicie, ja tutaj podłączyłem do niego laptopa przy pomocy jednego kabla USB. To jest kabel USB. I sygnał z tego laptopa biegnie sobie do monitora po kablu USB, ale również laptop jednocześnie jest zasilany przez monitor, czyli zasilanie, które podłączone jest w tej chwili do monitora, zasila nie tylko monitor, ale mojego laptopa. Co więcej, w ten monitor wbudowany jest hub USB, czyli na tej krawędzi, już nie będę teraz podnosił tego monitora, ale na tej krawędzi mamy kilka gniazd USB typu A, czyli takich standardowych, dużych gniazd USB, do których możemy podłączyć różne akcesoria. Mogą to być myszki, klawiatury, może to być zewnętrzny dysk twardy. I wystarczy, że tego laptopa tym jednym kablem podłączymy. Nie tylko przesyłamy z laptopa obraz do monitora, ale wszystkie urządzenia peryferyjne podłączamy do monitora i mamy taką jakby stację dokującą w postaci tego monitora. Co więcej, ten monitor może również pełnić funkcję takiego przełącznika KVM, czyli możemy do niego podłączyć klawiaturę i mysz i na przykład dwa komputery i potem przełączamy się między tymi komputerami, także obraz tych komputerów mamy raz jednego, raz drugiego komputera, a cały czas korzystamy z tej samej klawiatury i z tej samej myszy, więc jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, więc na pewno jest to bardzo ciekawy monitor taki do pracy biznesowej. Oferuje bardzo szeroką powierzchnię roboczą. To, że możemy sobie rozłożyć te trzy okienka. To, że mamy ten jeden kabel, czyli jest to, no to jest taki bardzo, bardzo fajny, ja bym powiedział, taki killer feature tego monitora, że nie musimy do naszego laptopa podłączyć żadnych dodatkowych kabli, tylko po prostu w naszym miejscu pracy stawiamy tego laptopa. Ja w domu z tego monitora korzystałem w taki sposób, że kładłem laptopa przed monitorem tutaj na biurku.
podłączałem tym pojedynczym kabelkiem i mogłem pracować, czyli miałem tutaj tak naprawdę cztery okna do dyspozycji, trzy okna na ekranie monitora i okno na ekranie laptopa, więc bardzo komfortowy sposób na pracę dzięki takiemu monitorowi. Monitor nawet jest relatywnie niedrogi, kosztuje jakieś 1900 zł. Ma jeszcze takie na przykład funkcje obniżające zużycie energii, na przykład ma z przodu sensor obecności użytkownika, który wyczuwa, czy ktoś siedzi na wprost tego monitora. Jeżeli ja pracuję przed tym komputerem, obraz jest zapalony, natomiast jeżeli odejdę, pójdę sobie do kuchni zrobić kawę, w tym momencie monitor wykrywa, że mnie przed tym ekranem nie ma i ekran jest wyłączany i obniża zużycie energii o 70%. Więc do takich zastosowań biznesowych rzeczywiście polecam tego typu rozwiązanie, ponieważ nie każdy wie, że tego typu monitory istnieją. Raczej jesteśmy przyzwyczajeni do takich normalnych ekranów 16:9, a to te panoramiczne. Polecam wypróbować właśnie pracę przy takim panoramicznym, bo rzeczywiście komfort jest zupełnie inny niż w przypadku tradycyjnych monitorów. I to tyle, co chciałem pokazać w moim programie IT Business. Już kończymy na dzisiaj ten program. Zapraszam do oglądania mojego programu w przyszłym tygodniu. Dziękuję i do zobaczenia.